Chwała Bogu. Może rozpocznę modlitwą. Tak, Panie, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, Panie, i dziękuję Ci za to, że żyjemy w wolnym kraju i że w wolności możemy się spotykać. Dziękuję Ci za ten czas i tak proszę Cię o to, byś go błogosławił, byś to słowo, które wierzę, że Ty będziesz dzisiaj zwiastował, dotykało i mojego serca, i naszego serca, Panie, byśmy wyszli stąd zbudowani i aby ten czas nie został zmarnowany. Dziękuję Ci za wszystko, co nam dałeś. Pobłogosław. Amen. Po raz pierwszy w życiu mam taką sytuację, że kiedy przygotowywałem słowo, to do ostatniego dnia w ogóle nie wiedziałem, czym będę tak naprawdę się dzielił. I choć starałem się rzetelnie do tego podejść i rzetelnie przygotowywać słowo, to miałem pewne urywki, miałem pewne punkty, ale ciągle zastanawiałem się, na jaki temat się w ogóle mam dzielić. I doszło to już do takiej frustracji we mnie dzisiaj o godzinie około 3, że po prostu musiałem przyjść do Boga, wiecie, z taką naprawdę wielką pokorą. I prosiłem, Boże, powiedz mi w końcu, jaki to jest temat, bo ja naprawdę nie wiem, czym się mam dzisiaj dzielić. I dziękuję Bogu, bo dał bardzo fajny temat, chwytliwy temat. Taki modny, muszę powiedzieć szczerze. I chciałbym się dzisiaj dzielić na temat przebudzenia. Czym jest i jak według Bożego Słowa, uważam przynajmniej, powinno ono wyglądać, a czym na przykład przebudzenie nie jest. I w ogóle kilka przemyśleń na ten temat. Jeżeli chodzi o przebudzenie, to są różne rodzaje, że tak powiem, przebudzenia. Mogą być takie przebudzenia w takich krajach, w których Boga w ogóle nie zna, nikt nie zna, i w takich momentach przebudzenie wygląda w taki sposób, że ktoś dopiero poznaje Boga i nagle poznaje cała wioska. A są takie przebudzenia, gdzie wszyscy znają Boga, wszyscy chodzą do kościoła, ale tak naprawdę jest taka letniość i nie czuć Boga, i wiele osób wtedy pragnie Boga. I to, na co chcę dzisiaj zwrócić uwagę, to dobre podejście do przebudzenia. To jakby podejście od Bożej strony do przebudzenia. Bo są rzeczy, które jakiś czas temu bardzo, bardzo dotykały mojego serca i bardzo mnie bolały. I jak słyszałem pewne przykłady i pewne zachęcenia mojej osoby do pewnych rzeczy, które mam wykonać, to powiem szczerze, że chciałem się tym wymiotować. I chcę dzisiaj na to zwrócić uwagę, dlatego że po prostu ja nigdy nie chciałem się tym z nikim dzielić, ale chcę na to zwrócić uwagę, dlatego że wiem, że im bardziej czasy idą do przodu, tym bardziej to jest obecne w naszych kościołach i w miejscach, na które uczęszczamy. I tak bardzo mnie to dotyka, że muszę się tym podzielić. I może zacznę od przykładu, żebyśmy mogli to dobrze zrozumieć. Kilka lat temu byłem na pewnym spotkaniu, na którym jakby zachęcano nas do dalszej pracy wśród młodzieży. I miało być to taki moment inspiracji, miał być to taki moment, kiedy wiele pytań mogło paść i wiele odpowiedzi mogło paść od różnych innych jakby liderów. I pewna osoba zapytała, co mam zrobić, gdy w mojej młodzieży wiele chłopaków gra w gry komputerowe. I odpowiedź mnie wtedy jeszcze nie przeraziła, ale z czasem mnie przeraziła. Bo pewien lider odpowiedział, to zacznij grać z nimi w gry komputerowe, żeby wejść w ten klimat, żeby bardziej ich poznać i wtedy na pewno pozyskasz ich do młodzieży. Zadałem sobie pytanie i może zadam nam wszystkim. Nie wiem, może na przykładzie Misji Nowej Nadziei. Bardzo brutalny przykład, naprawdę brutalny przykład. Ale zadałem sobie osobiście takie pytanie. Do czego to zmierza? Czy aby Misja Nowa Nadzieja mogła lepiej poznać alkoholika, ma zacząć pić alkohol? Albo zacząć palić papierosy? Wiecie, przy grach komputerowych to nie wyszło tak brutalnie, ale wydaje mi się, że to nie tędy droga. I myślę, że się wszyscy z tym zgodzimy. Wiele innych przykładów. Wiecie, kazanie na podstawie memów, żeby przyciągnąć młodzież. Żeby młodzi ludzie zaczęli chcieć chodzić do kościoła. Uwielbienie typu dyskoteka. To już jest naprawdę popularne.
Również, żeby przyciągać dzisiaj młodych ludzi, żeby młodzi ludzie chcieli, żeby widzieli, że to jest fajne. Miałem jeszcze też takie przykłady, kiedy organizowałem razem z pewną osobą pewne wydarzenie, takie chrześcijańskie. I zaproponowałem, abyśmy zaśpiewali pewną pieśń pielgrzyma. Żałowałem tej propozycji i nie wiem, czy nie muszę żałować do dzisiaj. Chcesz wystraszyć wszystkich? Taką słyszałem odpowiedź. W pewnej konferencji kiedyś, mówię dzisiaj naprawdę szczerze, usłyszałem, że pewnych rzeczy, które miałem wtedy wykonać, nie mogę zrobić tylko dlatego, że musi być zgaszone światło, bo inaczej nikt się nie będzie mógł nastawić. Wiecie, żyjemy w takich czasach, że wszystko jakby zmierza w kierunku, aby przyciągać, aby robić lepszy klimat, aby robić lepsze poczucie Bożej obecności. I wiecie, robi się to wszystko dlatego, żeby robić przebudzenie w kościołach, bo jest to nastawione na to, by właśnie przyciągać ludzi. Bo pojęcie dzisiejszego przebudzenia wygląda w taki sposób, że im więcej ludzi, tym większe przebudzenie. A mi się wydaje, że nie tędy droga. I bardzo jasno wydaje mi się, że Boże Słowo właśnie na to wskazuje. Bo co innego na myśli ma Boże Słowo, kiedy otworzymy sobie Rzymian 12 rozdział, 2 werset. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Wiecie, bardzo prosty fragment. Myślę, że każdy z nas go zna. I ja wierzę, że w naszym kościele jakby nie mamy z tym problemów. Ale mówię to dzisiaj w takich ramach takiego ostrzeżenia, bo być może jestem młody i być może też wiele młodych widzę, wiele młodych tych nowych rzeczy dostrzegam, co dzisiaj się dzieje. I naprawdę nie chcę zostawiać tego tylko dla siebie, bo wiem, co się po prostu dzieje. I chcę przed tym przestrzec, żebyśmy nie podporządkowali się wzorcom tego świata. Niech wszystko, co jest na tym świecie, jest nie nasze. My mamy nowy sposób myślenia. W to wierzę. I wiecie, kiedy dostrzegam jeszcze inne przykłady Bożego Słowa i taką historię, na której się chcę skupić, i być może nie wyda się nam ona wzorem do przebudzenia w ogóle i nikomu z was nie przyjdzie do głowy, ale kiedy ja myślę o przebudzeniu i o jakimś wzorze do tego, to właśnie myślę o tej historii. To jest dla mnie dziwne, ale właśnie tam dostrzegam wiele takich Bożych prawd. I chciałbym właśnie, żebyśmy otworzyli sobie historię bogatego młodzieńca, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale. Ta historia, myślę, że wszystkim jest bardzo dobrze znana. Że każdy z nas ją zna. Myślę, że wielu z nas mogłoby zacytować nie jeden werset z tamtej historii. I ja osobiście też tak mam. Bardzo dobrze znam tą historię. Od dziecka słyszałem ją na szkółkach biblijnych, od dziecka czytałem ją sam sobie w Bożym Słowie, słyszałem ją z opowieści. No naprawdę, ta historia jest bardzo dobrze znana. Jest niejednokrotnie cytowana. I kiedy podszedłem niedawno do tej historii, to podszedłem tak jak zawsze. Historia jak historia. Ale zacząłem czytać, naprawdę zaczęła mnie dotykać. I wiele takich praw, które przeczytałem w tej historii, gdzieś mnie dotknęły. I może przeczytam. Wtem ktoś podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? A on mu odpowiedział: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. Których? Zapytał. Tych usłyszał: masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować ojca i matkę oraz masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie. Młody człowiek oświadczył: to wszystko wypełniłem. Czego mi jeszcze brak? Wówczas Jezus powiedział: jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Po tych słowach młody człowiek odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Pierwsza myśl, która mnie naprawdę gdzieś poruszyła i zastanowiła, tak sobie pomyślałem. Wiecie, przyszedł bogaty młodzieniec,
kim on był? On był kimś, kto poszukuje Boga. Zgodzicie się ze mną? Poszukuje zbawienia. Bo przecież przyszedł do Boga i zapytał, jak mam posiąść zbawienie? Co mam jeszcze uczynić? Czyli jakby interesował się tym. On tego chciał. On naprawdę tego pragnął, skoro to pragnienie zaprowadziło go do aż takiego momentu, że przyszedł do Jezusa i zapytał. On czuł, że nie wszystko w życiu jeszcze osiągnął, pomimo tego, że przestrzegał przykazań, pomimo tego, że wydawało się, że był dobrym człowiekiem, on wiedział, że jeszcze jakby coś jest, że jest coś głębiej, że jest coś większego, czego on potrzebuje, czego nie ma. I wtedy Pan Jezus odpowiada. I tak po mojemu, trochę brutalnie, myślę, że się każdy ze mną zgodzi, trochę brutalnie to wszystko się potoczyło. Bo najpierw powiedział, przestrzegaj przykazań. Których? Wymienił. No to przestrzegam. Potem powiedział, idź sprzedaj wszystko, co masz, a potem pójdź za mną. No nie dam rady. Odszedł zasmucony. Tyle historii. Trochę brutalnie. Tak sobie pomyślałem. Młode pokolenie. Jakże ważne. Jakże potrzebne. Młode pokolenie, które... Ileż ten młody człowiek mógłby zrobić w Królestwie Bożym? Jakie wielkie rzeczy by mógł razem uczynić z apostołem Pawłem czy z innymi apostołami? Dlaczego nikomu wtedy nie zależało? Zadałem sobie takie pytanie. Dlaczego nikt nie pobiegnął i nie powiedział, a może najpierw sprzedaj tylko garaż? A może najpierw rozdaj tylko kilka sandałów? Dlaczego nikt go nie udobruchał i nie powiedział, może tak łagodniej spróbuj. Pan Jezus trochę przesadził. Ale jak gdy dostrzegam to, co Pan Bóg właśnie czynił, to właśnie nigdy nie owijał w bawełny Pan Jezus. Ale mówił konkretnie. I tak samo apostołowie. Wiecie, to samo napisane jest w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. Od 60 wersetu. Ten sam moment. Ta sama sytuacja. Od 57 wersetu w zasadzie. Gdy tak zdążali tą drogą, ktoś do niego powiedział, będę ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. A Jezus odpowiedział, lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Potem wezwał drugiego, chodź za mną. A on na to, panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Wtedy Jezus powiedział, grzebanie umarłych zostaw umarłym, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Odezwał się jeszcze inny, pójdę za tobą, panie. Najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Temu Jezus powiedział, ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Niebios. Jakże podobna sytuacja. Pan Jezus bardzo konkretny w tym, co mówił. Bardzo jasny był Jego przekaz. I bardzo podobny w zasadzie, jeżeli chodzi o tą sytuację, o której czytaliśmy o bogatym młodzieńcu. Konkretny i tak po naszemu brutalny ten przekaz. Myślę, że się każdy z nami ze mną zgodzi, że jakoś tak za mocno, że jakoś tak czegoś tu zabrakło. Jakiegoś apostoła Piotra, który by wyskoczył i powiedział, ale poczekaj, no jakoś to załatwimy. Skoro chcesz, to chodź. Ale dostrzegam w Bożym Słowie, że właśnie nie tędy droga. I kiedy popatrzymy na apostołów, kiedy już Pan Jezus poszedł do nieba i na jakby na pierwsze przebudzenie widzimy to samo praktycznie. Tylko może w trochę w inny sposób to wszystko tam rozbrzmiewa, bardziej może w pozytywny sposób. Wiecie, kiedy po tym wielkim ogłoszeniu apostoła Piotra wtedy przychodzą chrześcijanie i wiecie, w takim lęku mówią, co mamy teraz czynić? Mówi dokładnie to samo. Opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Nic innego. Jak po prostu całym sercem pójdźcie za Bogiem, nie zostawiając niczego. I właśnie to dostrzegam i jakby to według mnie jest takim pierwowzorem. Nie to, aby przybliżać się do świata tylko dlatego, by ten świat nas pokochał. Ale przybliżać się do Boga, aby Bóg i abyśmy Boga pokochali przede wszystkim. Aby nasze serca były gotowe. Tak jak w Rzymian tym, wrócimy jeszcze szybko do tego Rzymian 12 rozdziału, werset wcześniej, od tego drugiego wersetu. Czytaliśmy to wcześniej, że nie podporządkujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia.
A w pierwszym wersecie: zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Widzimy, że apostoł Paweł wzywa do właśnie do takiego postawy. Nie do upodabniania się do świata, nie do poszukiwania, byleby tylko przyciągnąć młodych ludzi, albo byleby tylko przyciągnąć w ogóle ludzi z zewnątrz. Nie wiadomo, jakim sposobem. Tworzą się koncerty świeckie tylko dlatego, w chrześcijańskich społecznościach tylko dlatego, by przyciągnąć świeckich ludzi, a później ich jakoś spróbować zachęcić. I robi się naprawdę wiele innych rzeczy i naprawdę to nie tędy droga. I Boże Słowo nas nie tego uczy, tylko właśnie tego, by nasze życie uświęcać, by właśnie podążać tą drogą. I wiecie, kiedy patrzę na tą historię bogatego młodzieńca, to myślę, że już powoli rozumiecie, dlaczego na jej temat. Bo Pan Jezus bardzo konkretnie powiedział mu, jaka jest droga i którędy jest droga. I przede wszystkim ta historia pokazuje, czego Pan Jezus od nas oczekuje. A historia mówi przede wszystkim do osób, które chodzą za Bogiem, które podążają za Bogiem. Bo nie da się ukryć, że bogaty młodzieniec szukał Boga i szukał zbawienia. Więc wróćmy do tej historii. Jeszcze raz przeczytam 16 i 17 na początek. Wtem ktoś podszedł do Jezusa i zapytał: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? Gdzie nakreśliłem słowo co dobrego. A on mu odpowiedział: dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie wieczne, przestrzegaj przykazań. Wiecie, pierwsza sprawa, jaką dostrzegłem w tej historii, a w zasadzie już druga, to, że przyszedł bogaty młodzieniec i jakby szukał ciągle tej łatwej drogi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale przyszedł do Jezusa i zapytał, co dobrego mam czynić. Wiecie, te uczynki mu bardzo łatwo przychodziły z tego, co zauważam, bo bez problemu radził sobie z przykazaniami, z tego, co powiedział. I dlatego przyszedł i mówi, co jeszcze dobrego mam czynić. I wydaje mi się, że to jest dosyć prosta, prawda? I każdy z nas doskonale wie, że nie z uczynków zbawienie jest, że nie jesteśmy zbawieni, ale pomimo tego, że jest to prosta prawda, to wydaje mi się, że w podświadomości niejednokrotnie te uczynki stają górą nad nami. I ten werset, który mówi i wskazuje na to, że nigdy nie będziemy w pełni dobrzy. I chcę, żeby nam to dzisiaj weszło do... Żebyśmy to dzisiaj dobrze zrozumieli. Co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? Wiecie, możemy naprawdę wiele dobrego zrobić. Możemy chodzić na nabożeństwa, możemy służyć w kościele, możemy każdego dnia się modlić, możemy robić wspaniałe i cudowne rzeczy dla Boga, ale to naprawdę nie wystarczy. To nigdy nie wystarczyło i nigdy nie wystarczy. Możemy być naprawdę dobrymi ludźmi, jeździć, pomagać, możemy wspierać, możemy być naprawdę wszędzie, ale to nigdy naprawdę nie wystarczy. A mam wrażenie, że coraz częściej dzieje się tak, że próbujemy się właśnie tym usprawiedliwiać. Wiecie, być może podświadomie, ale warto się zastanowić, czy w naszym sercu nie pojawia się już takie myśli. Naprawdę podświadomie, bo ja wiem, że każdy z nas doskonale wie, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni. To jest proste. Każdy z nas to słyszał od dziecka. Ale czy gdzieś podświadomie nie pojawiło się w naszym sercu taka myśl, że to, co robię, wystarcza? Że to, w którym miejscu jestem, wystarcza? Że moja obecność w kościele, moja obecność w tej służbie, te rzeczy, które robią, wystarczają? Bo bogaty młodzieniec właśnie tego poszukiwał. On chciał coś zrobić, by osiągnąć zbawienie. Ale wiecie, to jest prosta droga. To jest naprawdę prosta droga. A Pan Jezus wskazał na coś innego. Wówczas Jezus powiedział: jeśli chcesz być doskonały, fajne słowo. Nie jesteśmy dobrzy, a On mu mówi o tym, że chcesz być doskonały.
Ale to ma głęboką prawdę w sobie. Naprawdę głęboką. Idź, sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. To jest głęboka prawda. W zasadzie nie wiem teraz, od czego zacząć. Ale chciałbym, byśmy się dzisiaj naprawdę zastanowili. Bo ja potrzebowałem bardzo niedawno się głęboko zastanowić. Czy wszystko sprzedałeś i wszystko rozdałeś? Czy naprawdę, naprawdę wszystkiego się wyzbyłeś ze swojego życia? Czy coś gdzieś nie siedzi w twoim sercu? Nie jest zamknięte na głos Ducha Świętego? Nie jest zamknięte na to, by oddać to Bogu, by powierzyć to Bogu? Czy nie jest jakaś sprawa, jakiś plan, jakaś ambicja, jakieś marzenie, które nie jest poddane Bogu? Czy jest jakaś sfera w naszym życiu? Naprawdę potrzebujemy takiego głębokiego przemyślenia i modlitwy, i posłuszeństwa Duchowi Świętemu, by być gotowi nawet najciężejsze, wydaje się, sfery w naszym życiu oddać. Wiecie, to nie jest aż tak potrzebne. I to też nie jest klucz do zbawienia. Ja uważam, że Pan Jezus po prostu chciał już pomóc bogatemu młodzieńcowi. Bo gdybym powiedział, pójdź za mną, to byłby pierwszy problem, który by się pojawił. Dlatego on mu powiedział, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Bo to, że tego wszystkiego się pozbędziemy, to jeszcze nie jest droga ku zbawieniu. Myślę, że każdy z nas się zgodzi. Ale to, że będziemy szli za Jezusem. Ale aby iść za Jezusem w pełni, aby poświęcić swoje życie, po prostu musimy wszystko sprzedać. Dlatego naprawdę gdzieś głęboko w moim sercu jest to, a dlaczego w ogóle o tym mówię w temacie przebudzenia? Bo ja temat przebudzenia właśnie postrzegam od tej strony. Nie od strony latania po suficie, ale od strony pokuty i upamiętania. Uważam, że od tego zaczyna się najlepsze i najpiękniejsze przebudzenie i prawdziwe przebudzenie. Żadne sztuczne przyciąganie młodych ludzi, naprawdę. Ale najcudowniejsze przebudzenia, kiedy czyta się książki, kiedy czyta się Boże Słowo, zaczynają się właśnie od tego. Przebudzenie z dziejów apostolskich, no wystarczy tylko spojrzeć na te wszystkie rozdziały Ewangelii, co przeżywali uczniowie. Jak wiele lekcji, jak wiele jakichś trudnych chwil, ile poświęcili. Przecież oni sami poszli, o czym mówi fragment dalej. Sami poszli bez wszystkiego. Zostawili wszystko. Jednak ta prawda, którą przyszedł Pan Jezus, nie dla wszystkich okazała się tak brutalna. Bo jednak im powiedział, pójdźcie za mną, też wydaje się tak brutalnie. Nie dał im tego ani na raty. Ale jednak do ich serc coś przemówiło, aby pójść. I poszli. Idąc dalej tym tokiem myślenia o bogatym młodzieńcu i o sprzedaży. Ostatnim czasem dzieliłem się tym przed młodzieżą i nazwałem ten temat krok dalej. Bo mam wrażenie, i powiem to na pierwsze, to powiem w ramach mojego świadectwa z ostatniego, sprzed 2 miesięcy około. A później może to troszeczkę jeszcze bardziej głębiej powiem. Wiecie, wstyd się przyznać, ale muszę. I tak naprawdę użyję tego świadectwa i wierzę, że jakby Boże imię będzie w tym uwielbione. Ale sam miałem z tym problem. I był taki moment, kiedy się nawróciłem, jak wam o tym, każdy z was dobrze o tym wie. I wiele lat byłem naprawdę gorący i cieszyłem się, idąc za Panem. I naprawdę oddałem wszystko. I kiedy czułem, że mam coś oddać, oddawałem. Ale wiecie, ostatnio miałem taki czas, kiedy zaczęły się wakacje. Kiedy po prostu przyszedł problem, pierwszy problem. Ale wiecie, miałem Jezusa. To nie był problem. Kiedy był problem, a masz Jezusa, prawda? Ale pojawił się drugi problem. Ale miałem Jezusa. To nie był problem. Ale pojawił się trzeci problem. A dwa pierwsze nie minęły. Ale miałem Jezusa.
ale to już nie było tak głośne. I kiedy pojawiał się problem za problemem i ja już się w tym wszystkim pogubiłem, w głowie mi się już kompletnie poprzewracało, nie wiedziałem w ogóle, gdzie jestem. Nie wiedziałem, w którą stronę mam planować i co mam planować i z czego mam zrezygnować, a co w ogóle... Naprawdę byłem już w takim momencie, że miałem dość. I tak naprawdę ataki były na każdą strefę. Czy przyszłości, czy finansów, czy rodziny. Cokolwiek gdzieś miałem w głowie, wszystko padało. I wtedy przy takim moment, nawet nie wiem kiedy, naprawdę nie wiem kiedy, kiedy w moje serce wskazały się same, nawet nie wiem kiedy, moje własny pomysł na wyjście z tej sytuacji. Mój własny plan na to, jak sobie poradzić z finansami, jak sobie poradzić z relacjami, jak sobie poradzić z wieloma innymi kwestiami w moim życiu, z tymi problemami, jak z tego wybrnąć. I wydawało się naprawdę dobry plan, bo powoli z tego wszystkiego wychodziłem. Tylko pojawił się jeden problem, o którym powiedziałem ostatnio w młodzieży. I widziałem, że był to dotykający problem. W dzisiejszych czasach jest to bardzo dotykający problem. Zgubiłem dwie podstawowe rzeczy, które zawsze mnie bardzo cieszyły w moim życiu. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pomimo tego, że wychodziłem z tych problemów, naprawdę wychodziłem, to przez to, że ja próbowałem z tego wychodzić, to kosztowało mnie zbyt dużo stresu i zgubiłem pokój. Wiecie, zaczęły się lęki, stres, strach, co będzie dalej, czy na pewno ten plan jest dobry, czy dam sobie radę. I straciłem radość. Tą cudowną radość, którą daje Bóg. Cudowną nadzieję, którą daje Bóg. To, co najpiękniejsze i najcudowniejsze w relacji z Panem, zatraciłem. I przyszedł taki ważny moment, kiedy już miałem dość i właśnie przeczytałem tą historię. I przypomniało mi się, że kiedyś było jakoś inaczej. Że kiedyś miałem jakąś radość. Ale wiecie, ja wtedy nie wiedziałem, że tu chodzi o mój plan. Ale musiałem tak usiąść i głęboko się zastanowić, co w moim życiu jest nie tak. Gdzie to się zgubiło i na czym poległem? I wiecie, warto się zastanawiać czasem w swoim życiu, usiąść i zastanowić, czy naprawdę ja mam radość z mojego zbawienia. Czy ja mam tą pewność, to szczęście, to cudowne szczęście, jakie daje to, ta pewność i ten pokój, który przewyższa naprawdę wszelki rozum. Czy naprawdę to mamy? I wiecie, kiedy usiadłem, znalazłem przyczynę. I muszę wam powiedzieć, że to był tak piękny dzień. Pomimo wielu łez, to był jeden z piękniejszych dni, a już następny to już w ogóle. I cudowną radość możemy przeżywać w Panu. Cudowny pokój możemy przeżywać w Panu. Ja nie wiem, czy to nie była większa radość i większy pokój niż wcześniej. I myślę, że to jest właśnie bardzo ważne. Byśmy zadbali o nasze życie, bo to jest początek do przebudzenia. Jeśli my jako Kościół pragniemy przebudzenia, to jest właśnie wstęp. Ta historia to jest cudowny wstęp do nas, do chrześcijan, do Kościoła, aby pierwsze co zrobić, to sprzedać wszystko, co mamy. A o tym, jak to jest poważne, mówi dalszy fragment. Od 23 wersetu. Jezus natomiast zwrócił się do swoich uczniów. Zapewniam was, bogatemu człowiekowi bardzo trudno będzie wejść do Królestwa Niebios. Jeszcze raz to powiem, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Gdy uczniowie to usłyszeli, byli bardzo zdziwieni. Kto w takim razie może być zbawiony? Pytali. Jezus spojrzał na nich i powiedział, po ludzku rozumując, jest to niemożliwe. Ciekawe. Ale z Bogiem możliwe jest wszystko. Wiecie, mnie to, co teraz się tutaj wydarzyło, to zapytanie uczniów o to, czy to w ogóle jest możliwe, trochę przeraziło.
Trochę zdziwiło, może inaczej. Ja chcę naprawdę dzisiaj mocno zwrócić uwagę na to, abyśmy poszukiwali i sprzedawali wszystko, co mamy. Bo ten fragment dalej mi pokazuje, jak to jest ważne i jak to jest trudne. Że wręcz Pan Jezus mówi, wręcz niemożliwe. Po ludzku rzecz ujmując, to jest niemożliwe. Tylko z Bogiem jesteś w stanie to osiągnąć. Dlatego powinniśmy zwrócić się do Boga. Poszukać tego i zwrócić się do Boga. I żyć naprawdę w uświęceniu. Czasem dobre rzeczy przysłaniają nam najlepsze. Chcę na chwilę na to zwrócić uwagę. Czasem naprawdę dobre rzeczy mogą zakryć nam to najcudowniejsze. I to jest prawda, której wiele lat się musiałem uczyć, bo czasem myślałem i usprawiedliwiałem się, że skoro nie mam czasu na Boga, ale robię to, to to nie jest tak źle. Bo przecież robię dobrą rzecz, na przykład służba. Ale uwierzcie mi, myślę, że dobrze każdy z nas o tym wie, że nawet służba może zakryć nam społeczność z Bogiem. I wiele innych dobrych rzeczy. Dlatego czasem warto zastanowić się nawet nad takimi rzeczami. Czasami rozmawiam z różnymi ludźmi i dowiaduję się, że nie mam czasu dla Boga, bo cały czas się uczę. Nie mam czasu dla Boga, bo cały czas jestem w służbie. Nie mam czasu dla Boga, bo moja praca mnie pochłania. Czasem warto się zastanowić, czy coś ważnego, ale nie najważniejszego, nie staje się ważniejsze niż to, co najważniejsze. Jakkolwiek to nie zapętliłem. Ale myślę, że zrozumieliśmy, że warto zastanowić się nad swoim życiem i nad dokładnie tym szczegółem. Jest taki werset, który trochę może przerobię, ale lepiej bez bogactwa wejść do Królestwa Niebieskiego niż z bogactwem wejść do piekła ognistego. Ten fragment mówi o ręce i o nodze. Ale lepiej bez telefonu, bez smartfonu wejść do Królestwa Niebios niż ze smartfonem do piekła ognistego. Smartfon też może być problemem. Myślę, że nawet dość spory w dzisiejszych czasach, że potrafi zabrać wiele czasu. I też warto zastanowić się nawet nad tym, bo jest to dziś normalne, że mamy smartfona, ale czy potrafimy z niego mądrze korzystać? Czy czasem nie warto wrócić do Nokii? Ja powiem tak, może trochę śmiesznie, może trochę ironicznie, ale czy czasem nie warto zastanowić? Czy nie lepiej z Nokią wejść do Królestwa Niebieskiego niż ze smartfonem do piekła ognistego? Wiecie, to trochę takie ironiczne, ale do zastanowienia. Dla wielu ludzi myślę dzisiaj do zastanowienia, bo wiem i widzę, jak wielkim problemem jest smartfon. A więc to, o czym krótko dzisiaj, ale myślę, że to właśnie działanie Ducha Świętego, że kiedy pastor musi coś powiedzieć, to ja muszę powiedzieć krócej i tak miało być. To, co chciałem dzisiaj przede wszystkim przekazać, to właśnie o przebudzeniu. Może mało dziś to słowo wymieniałem, ale chcę, byśmy wiedzieli, że najpiękniejsze i najcudowniejsze przebudzenie zaczyna się od nas. I od naszego serca, od przemienionego naszego serca. Od sprzedania wszystkiego, co mamy. Cokolwiek by to nie było. I można by zadać pytanie, a co dalej? Skoro już weszliśmy w to przemienienie, bo myślę, że tych kazań na temat
w tym temacie, z tego miejsca w ostatnich 2-3 tygodniach to było dość sporo. To można zadać sobie pytanie, co dalej? Odpowiedź jest prosta. Praktycznie to już wystarczy. Ale przeczytajmy sobie Dzieje Apostolskie. Ja już się chyba, tak mi się wydaje, tym kiedyś już tutaj podzieliłem, ale kiedy ja zawsze myślę o przebudzeniu, to myślę w ogóle o pierwszym przebudzeniu i o tym, co wtedy się tam stało. I kiedy przeczytałem o tym przebudzeniu, pomyślałem, trzeba poszukać początku tego przebudzenia. I wydaje mi się, że odnajduję go w wersecie 14. Pierwszego rozdziału. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. Oni powrócili do Jerozolimy i wszyscy ci uczniowie jednomyślnie trwali w modlitwie. Do przebudzenia potrzebna jest jednomyślność. Jedność. Ale myślę, że to nie będzie problem, kiedy będziemy przemieniać swoje serca i sprzedawać wszystko, co mamy. Dlatego myślę sobie, że nie warto o tym mówić, bo kiedy zaczniemy przemieniać swoje serca i sprzedawać wszystko, co mamy, to jedność sama przyjdzie. Ja w to wierzę i to dostrzegam w Bożym Słowie. Oni nie musieli zabiegać o jedność. Oni po prostu się spotkali i jednomyślnie się modlili. To było dla nich proste i o tym nie trzeba było mówić. Ale kiedy myślę, co dalej, to dokończę moje świadectwo. Bo jak już wam powiedziałem, cudownie jest na nowo wrócić do prawdziwej radości i cudownego pokoju. A w międzyczasie zacząłem nową pracę. I mogę powiedzieć tak, większość problemów nie znikła. Ale cudowna radość i cudowny pokój pozostał. I to jest piękne. I myślę, że to, co dla nas jest naszym zadaniem na co dzień, chcąc czynić przebudzenie w naszym Kościele, to to, aby szczycić się Jezusem Chrystusem, krzyżem Jezusa Chrystusa, na którym świat dla nas umarł, a my dla świata, o czym mówi apostoł Paweł. To jest to, o co powinniśmy zabiegać w każdym miejscu, w którym jesteśmy. I wiecie, moje pierwsze miesiące w pracy są dwojakie. Bo z jednej strony czuję się szczęśliwy, bo mam pracę, dzięki Bogu. I może powiem o takich sytuacjach, kiedy wszyscy się dziwią. I dziękuję za to Bogu, że On działa tam w ten sposób. I wiem, że nie jestem tam przypadkiem właśnie dlatego. Bo w tej pracy jest tak, że kiedy się coś zepsuje, kiedy ciężko wykonać to zadanie, które trzeba, a jest tam pewne normy, to u niejednego słownictwo się pogarsza, stołki latają, kosze latają, maszyny się kopią. Naprawdę. I wiele dzięki temu mnie pyta, skąd masz ten pokój? Dlaczego ty się uśmiechasz, kiedy czekasz na mechanika? Co z tobą jest nie tak? Tak naprawdę to czekam, aż dwie pierwsze osoby przyjdą do naszego kościoła i jestem wdzięczny za to Bogu. Miałem w jednym momencie taką rozmowę, kiedy podszedł do mnie jeden człowiek i zapytał: powiedz mi, bo ja od zawsze, jak kiedy byłem młody, to nie chciałem zdradzać swojej żony. Nie chciałem przeklinać. Miałem takie pragnienie w sercu, ale nie umiałem. I wiecie, to jest piękne. Kiedy ktoś się pyta mnie, takiego młodego, a ja mogę odpowiedzieć, że ja też nie umiem. Ale Jezus Chrystus potrafi to zrobić. Jedyne, czym mamy się szczycić, to krzyżem Jezusa Chrystusa. I odbierać to błogosławieństwo, które On ma dla nas. Bo kiedy będziemy szli z tym prawdziwym pokojem i z prawdziwą radością, to będziemy się tak wyróżniać, że nie będziemy potrzebowali, aby nasz Kościół wyglądał jakoś dziwnie i świecko. Bo będziemy się tak wyróżniać, że naprawdę będzie nas widać. Do tego dążmy, aby to błogosławieństwo, jakie ma dla nas Bóg,
było wyróżniające się w naszych pracach i w miejscu, w którym jesteśmy, w naszym otoczeniu. A nawet nie będziemy musieli iść i głosić Jezusa, bo sami przyjdą i będą pytać. Ja w to wierzę. Piękną rzeczą jeszcze, może tak teraz dodam na sam koniec, nie planowałem tego, ale w tym przebudzeniu jest to, że w tym pierwszym przebudzeniu Bożego Słowa, że gdy już nadszedł ten dzień, to mogliśmy zobaczyć prawdziwe działania Ducha Świętego. I może kolejne świadectwo dalej, idąc dalej w ostatnim moim czasie. Kiedy już, jak już powiedziałem, odzyskałem tą cudowną radość i pokój, to postanowiłem, że teraz będę uderzał dalej po Boże błogosławieństwo. I zawsze miałem ten problem, że nie potrafiłem jakby prosić dalej Boga o więcej darów duchowych albo o jakieś inne języki, bo w sumie jakoś tak łatwo było mi poprzestać na tym, co mam. Cieszyłem się z tego, co mam i modliłem się na językach i byłem wdzięczny i wiecie, tak to zostało. Ale wiecie, powiedziałem sobie, że koniec. Ja chcę więcej. I kiedy naprawdę jesteśmy głęboko przygotowani przez Ducha Świętego, kiedy nasze serca są prawdziwie uświęcone, to ja wierzę, że przychodzimy jako dzieci Boże i prosimy, a On nam chce dać. I kiedy ktoś mnie pyta z młodzieży, czy tam skądkolwiek indąd, że on tak długo prosi i naprawdę pragnie, to ja mówię, Pan Bóg chce jeszcze bardziej ci to dać. Bo taka jest prawda. On chce jeszcze bardziej ubłogosławić twoje życie. I pewnego wieczoru przyszedłem, jak zawsze, do łóżka i przed łóżką może bardziej. I mówię, Panie, jestem Twoim dzieckiem. Wiecie, to jest prawda, której zawsze się bałem. Ja nigdy nie potrafiłem, tak jakby wiedziałem, że jestem Bożym dzieckiem, ale nie potrafiłem jakoś tego, jakoś to do mnie nie przemawiało. Zawsze czułem się takim Bożym sługą. Ale powiedziałem, Panie, jestem Twoim dzieckiem, takim prawdziwym dzieckiem, nie w przenośni. I ja Cię dzisiaj proszę, bo potrzebuję. Daj mi inny język. I kiedy prosimy, to Pan Bóg daje. Ja w to wierzę. I kiedy jesteśmy naprawdę na to gotowi, to Pan Bóg chce nam dać. Chce nas ubłogosławić. Różnego rodzaju błogosławieństwami, jak jest napisane w 12 rozdziale do Koryntian. Warto przeczytać. W zależności od służby, jaką masz i od wszystkiego, Pan Bóg chce ci dać. Tylko musisz być na to gotowy. Twoje serce musi być na to gotowe. I to moja taka zachęta. Niech Bogu będzie chwała. Amen.